Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku programu Ustroja Inspiracji. Idziemy trochę drogą artystyczną, ponieważ kolejnego artystę dzisiaj gościmy, a jest nim dyrygent Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej, no oraz artysta i trębacz Robert Rzeźnik. Witaj, Robercie. Witaj, Łukasz. Bardzo mi miło. Twoja historia jest bardzo długa. Rozmawialiśmy w grudniu, czy w styczniu ubiegłego roku, po koncercie, no bardzo doskonale przyjętym przez publiczność w Obrze. Bardzo nam miło. To chyba był twój debiut, taki większy, jako dyrygenta? Myślę, że tak. Tak, z tą orkiestrą tak. To był ten moment właśnie. I wtedy tak na szybko dość poruszyliśmy temat tej twojej ponad 30-letniej, z tego co pamiętam, historii artysty, muzyka, który bywał w świecie, bywał w różnych miejscach i myślę, że to byłby fajny początek naszej rozmowy, początek twojej historii związanej z muzyką, ponieważ jesteś trębaczem. Tak. Czyli gdzie ten początek się u ciebie... To jest przedziwna, są chyba takie losy każdego, gdzie zaczynał, tam kończy. I właśnie moje losy zaczęły się w naszej orkiestrze Dętej pod wodzą jeszcze fantastycznego pierwszego trębacza, chyba Filharmonii Poznańskiej, pana Bienia, z którym miałem przyjemność właśnie zaczynać jako mały chłopiec. Tak, moje losy przedziwne wręcz. Myślę, że takie jakoś ukierunkowane byłem od razu, trąbka, z tego względu, że nie byłem zbyt wysokiego wzrostu, chciano mnie przerzucić na werbel. Moje pierwsze zdanie od razu było takie, że ja będę grał na trąbce. Czyli to była twoja decyzja. Tak, moja świadoma decyzja w wieku, nie wiem, już nie pamiętam ilu lat, ale chyba gdzieś tam trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej, gdzieś mniej więcej w tym wieku. Czyli nie zaczynałeś jakby w takim wieku 6-7, jak niektórzy, tylko trochę później, jednak to już była bardziej świadoma. To znaczy, była to chłopięca orkiestra Dęta i nabór do tej orkiestry był właśnie chłopców w wieku 3-4 klasa. Z tego co tak sięgam pamięcią, chyba to było właśnie w tym wieku. Jeśli to było wcześniej, to nawet lepiej. Powiem szczerze, że nie pamiętam. Ciężko mi tak sięgnąć tak na szybko. W każdym razie szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa, tak. Instrumenty Dęte nie są łatwymi instrumentami. Żeby uczyć się gry, no to wymaga cierpliwości, no przede wszystkim ćwiczenia. Skąd się da to u ciebie wytrwałość, żeby dojść do poziomu jednak wysokiego? Wydaje mi się, że obecnie też powiedzmy jestem, nie chcę tego nazwać nauczycielem, ale ogólnie uczę dzieci też. Mam fajne dzieciaki, uczę na fortepianie, uczę też na trąbce. I z tego co tak zauważam od tych moich małych przyjaciół, ta świadomość rośnie z miesiąca na miesiąc i jeżeli ktoś widzi w sobie taką przede wszystkim progres w tym co robi, jeżeli jest jakaś mała stagnacja i mówi, o już dalej nie pociągnę, albo mnie to nudzi, czy ciągle ćwiczenia i nie ma radości z tego grania, to myślę, że tak jak we wszystkim, jak i w muzyce, w sporcie, czy w czymkolwiek, cokolwiek się robi w tak młodym wieku, moim zdaniem jak nie ma tej radości, ta pasja mija szybciutko. Także musi być takie troszeczkę odzwierciedlenie tego, jeżeli coś ćwiczę, gdzieś się to musi przekładać. Przykładem jest taka jedna z moich takich lepszych uczennic, gra na saksofonie, dziewczynka z Rakoniewic, która postanowiła, że mówi, panie Robercie, ja już chyba przestanę grać. No i po takiej krótkiej rozmowie z rodzicami, z mamą, postanowiliśmy, że opracujemy jakiś naprawdę fajny utwór. I od tego czasu już minęło 1,5 roku, no jest to taka lokalna gwiazda, gdzie każdy by chciał ją zapraszać i tak dalej. Przesympatyczna dziewczyna, bardzo zdolna i właśnie efekty pracy widać na każdym koncercie. Także ja tak
Porównując tylko, podałem ten przykład, myślę, że ze mną było tak samo. Nie ukrywam, że lubiłem wszędzie być, wszędzie grać. Nie sprawiało mi to, nie było żadnej tremy. Jakieś takie podejście na totalnym luzie, bo wiedziałem, że będę grał, zawsze będę grał, to było moim marzeniem. I ta trąbka... Chyba się spełniałem tak troszeczkę w tej szkole podstawowej. Bawiło mnie to strasznie, że dzieci lubią być, może nie to, że podziwiane, ale jako człowiek taki mały, młody, coś jednak znaczy w tym takim, czy w klasie, czy w szkole, że, gra. Że już gra, tak, tak. I czuję się pewnie w tym środowisku tak troszeczkę wyjątkowo. Oprócz tego pamiętam w szkole podstawowej śpiewałem jeszcze w chórze. To był taki nie chór, właściwie taki zespół muzyczny, gdzie tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Coś na modę gawędy. Nie wiem, czy Łukasz kojarzy jeszcze ten zespół. W każdym razie robiliśmy coś bardzo, bardzo podobnego i tam też bardzo mocno się udzielałem jako, powiedzmy, chłopczyk, który śpiewa. No i jakiś rodzaj jakiegoś tańca. Natomiast trąbka, jak już przyjąłem się do orkiestry, poznałem trzeci głos, poznałem drugi głos, poznałem pierwszy głos i jakoś tak jednego czego żałuję, że nie byłem w szkole muzycznej, bo już wtedy można było ten mój taki mały talent rozwinąć bardziej, powiem nie, że szybciej, ale bardziej horyzonty poszerzyć, bo styczność z fortepianem jest niesamowitą rzeczą, bo mamy jednak do czynienia z polifonią i słyszymy akordy. Natomiast trąbka jest takim instrumentem, gdzie gramy pojedyncze dźwięki i to się nie przekłada. Będąc dopiero w szkole muzycznej, w szkole średniej, poszedłem do Gdańska, do szkoły średniej, do szkoły muzycznej. Proszę? Daleko. Tak, daleko, daleko. Akurat to też przedziwna sytuacja. Do szkoły poszedłem 28 sierpnia, to tego nie zapomnę. 28 sierpnia, 27 sierpnia były moje urodziny, a już 13 grudnia był stan wojenny. Także przedziwna sytuacja naprawdę. I pierwszy raz chyba do domu przyjechałem z internatu po kilku miesiącach. Także no, czasy były okrutne wtedy dla nas młodych i przemieszczanie się nie było łatwe. Wiadomo, w stanie wojennym różnie to bywało, ale nic. Tak wracając do muzyki, to myślę, że żałuję tego z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko. Jednak fajnie jest, jak ktoś ma do czynienia z harmonią. Jest to bardzo, bardzo istotna sprawa. Tak jak już wspomniałem, sama trąbka, sam instrument, saksofon, czy takie instrumenty dęte, na których nie można nie usłyszeć tej harmonii, to gdzieś tam trzeba mieć jakiś przykład. A fortepian jest takim instrumentem, że jednak słyszy się tą harmonię i buduje się akord, buduje się tą harmonię. Mówisz o tej harmonii, szkoła średnia, rozumiem, muzyczna. Tak. No to też jest zetknięcie się pewnie z takimi przedmiotami. Kształcenie słuchu, nie wiem, czy jest średnia. Tak, oczywiście. Harmonia, no to chyba jest jednym z przedmiotów, to nie są łatwe rzeczy. Takich kluczowych. Trudności z opanowaniem tej teorii muzycznej? Raczej nie miałem tych trudności. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o harmoniczne rzeczy i słuchowe, nigdy mi to nie sprawiało jakiegoś większego problemu. Wręcz przychodziło mi to bardzo łatwo. Nie wiem jak, ale pewnie nie mam takiego słuchu jak wybitni kompozytorzy, muzycy i tak dalej. Po prostu moim zdaniem, jak każdy muzyk, powinien mieć jakiś tam słuch i pewnie jakiś tam słuch mam. Czasami z lepszym skutkiem, czasami, ale wydaje mi się, że ogólnie słuch... ciekawa sprawa. Jak już tak rozmawiamy na luzie, to przytoczę taką fajną rzecz, że
wszystkie moje dzieciaki gonię do tego, żeby się uczyły nut. Tylko z tego względu, żeby wiedziały, jak ćwiczyć. Natomiast ja sam, przyznam szczerze, nuty zacząłem się uczyć tak dopiero poznawać w drugiej klasie szkoły muzycznej, tej drugiego stopnia. Z tego względu, że wszystko, co było możliwe, słuchałem. Jeżeli czegoś nie umiałem, włączałem magnetofon jeszcze raz. I tak chyba oszukiwałem tych naszych nauczycieli, szczególnie z trąbki. I tak jakoś udawało się zawsze. Mówi, no to zagraj ten utwór. No ja mówię, no nie zagram, muszę go posłuchać. No jak to? Przecież grasz cały rok, egzaminy zdałeś. I mówię, no tak to przeleciało właśnie, że... Czyli zdałeś egzaminy nie znając nut? Nie znając nut, tak. Nuty tak naprawdę uczyłem się, wiedziałem, że mnie to nie ominie i jest to wymóg w szkołach, gdzie trzeba czytać awista. Jeżeli ktoś mi położy nutki przed oczami, to jednak trzeba znać te nuty, co nie ukrywam, bardzo, bardzo się przydało w późniejszym. Awista, czyli rozumiem, że utwór pierwszy raz widzimy pierwszy raz gramy, widzimy tak? I gramy, tak, tak. Jest to bardzo potrzebne, jest to też wymagane na każdym egzaminie szkoły muzycznej. Ale nie wyjaśniłeś też, dlaczego ten Gdańsk? Dlaczego Gdańsk? Piękne miasto kulturalne. Tak, oczywiście. Sięgając tak pamięcią, dlaczego Gdańsk? Będąc w wieku 14 lat, mieliśmy taką małą tragedię, tragedię w domu. Nasz tato zmarł. Ja byłem w wieku 12 lat, mój brat, starszy brat w wieku 14 lat, a nasz najmłodszy brat miał roczek. I sytuacja ogólnie nasza materialna nie była jakaś, no powiem, że nawet nie była dobra. I żeby odciążyć naszą mamę, po prostu musiałem iść do szkoły już jakby na własny rachunek i poszedłem do szkoły do Gdańska i można powiedzieć, że będąc w tej szkole, człowiek już jako 15-latek gdzieś jeździł po pierwszych weselach, gdzieś tam zaczął grać, czy jakieś... założyłem pierwszy zespół w szkole, co też się spotkało z taką dużą naganą, bo nie chcieliśmy grać samej klasyki ani rzeczy patriotycznych. Założyłem pierwszy big band w tej szkole jazzowy, zmieniając nazewnictwo z amerykańskiego na przekształcenie na polskie tytuły. Absurdalne rzeczy, naprawdę absurdalne rzeczy. I tak to się potoczyło właśnie. Myślę, że szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego Gdańsk. Mi się wydaje, żeby jednak odciążyć właśnie tutaj naszą rodzinę, gdzie brat poszedł już do szkoły średniej. Nasz mały braciszek, tak jak wspomniałem, miał roczek, a ja już jakby nie, że się odcinając, ale moim zdaniem finansowo już można powiedzieć byłem lekko niezależny. Dzięki graniu? Tak, dzięki graniu oczywiście. Szkoła muzyczna średnia 6 lat trwa? 5 lat. 5 lat. Czy w tej szkole średniej już miałeś takie poczucie, że można żyć z tej muzyki, czy już coś się naświetlało, że być może... Absolutnie nie, absolutnie nie. Zupełnie inne spojrzenie na ten światek. Pewnie, że każdy gdzieś tam się zachłystywał tym, że można mieć lepszy instrument, można... Przede wszystkim to było takie coś, że pomóc rodzinie, bo wtedy ta sytuacja, jak już wspomniałem, nie była zbyt miła. Można było się lepiej ubrać. Wiadomo, jak to młody człowiek potrzebuje takich jakichś gadżetów, których chyba nie było wtedy, jakichś telefonów, tabletów czy czegokolwiek. Zupełnie inne myślenie niż w XXI wieku. Nie myślałem absolutnie w ten sposób, że to przynosi duże korzyści. Myślę, że taki nie w tę komercyjną stronę szedłem. Bardzo chciałem grać klasykę, bardzo chciałem grać rozrywkę, bardzo chciałem grać jazz, gdzie niestety nie było nam to dane, bo nie wolno było grać jazzu w tych czasach. W 1981 roku w szkołach muzycznych
Niejednokrotnie muzycy wylatywali ze szkoły, grając gdzieś po knajpach. Pamiętam, jak już byłem w Warszawie, to właśnie tak się zdarzało, że koledzy, znajomi gdzieś tam grając po knajpach nie mieli racji bytu w szkołach muzycznych. I tak to przedziwne czasy, naprawdę słusznie minione, moim zdaniem. A co było po tym Gdańsku? Po tej szkole muzycznej? Po tym Gdańsku, tak. Poszedłem do Warszawy. Chciałem iść na studia, niestety jakoś to tak nie wypaliło. Nie poszło to w tą stronę, tak jakbym chciał, jednak wtedy już w tym młodym wieku chciałem gdzieś wyjechać. Miałem dosyć tego kraju, ludzi, którymi się otaczałem. Oczywiście połowa z tych ludzi była fantastycznych, grając w każdej możliwej formacji, gdzie tylko się działo, gdzie tylko się dało, w jakichś klubach, w jakichś jazzowych namiastkach nawet klubów, czy w symfonicznej, czy nawet gdzieś na jakieś wypomóżki w Teatrze Wielkim w Warszawie, czy gdzieś jakieś bandy człowiek grał, to w symfonicznej, to w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie fantastyczni muzycy siedzieli i człowiek zupełnie inaczej patrzy na to wszystko, jak jest rodzina i jak człowiek jest wolnym ptakiem, to jednak jakby jest zdolny do większych poświęceń. Natomiast tak mi się właśnie zamarzyło. Miałem sporo przyjaciół wyjeżdżających już troszeczkę po świecie, szczególnie ten świat skandynawski, gdzie można było grać w różnych cyrkach, rewiach i takiego rodzaju formacjach, gdzie muzycy grający, będący na etacie w warszawskim teatrze czy w operze, też brali urlopy miesięczne, dwumiesięczne, czy zwalniali się nawet na pół roku, tylko żeby po prostu zarobić. No i tak człowieka troszeczkę chyba pochłonął ten pieniądz i posmakował zupełnie innego życia. I tak zacząłem wyjeżdżać właśnie od tego czasu. Oczywiście, że żałuję. Żałuję, że tak szybko się to stało. Nie musiało to się stać. Trzeba było skończyć studia i... Czyli nie skończyłeś studia? Nie, nie. Horyzonty zupełnie inne mogłyby się otworzyć i wszystko mogłoby się potoczyć inaczej, chociaż nigdy nic nie wiadomo. No, ale te wyjazdy były też związane pewnie z jakąś wielką przygodą, jakbyś mógł zdradzić. Przygoda niesamowita, to prawda. Raz, że pewnie nigdy człowieka nie było w tamtych czasach szczególnie stać na to, żeby zwiedzić całą Skandynawię, czy gdziekolwiek po Europie pojeździć, gdziekolwiek po świecie gdzieś wyjechać, gdzie naprawdę było bardzo trudno o paszport. Jakoś nam się to wszystko udawało, wyjeżdżając przez agencje artystyczne. Pewnie daliśmy nieźle zarobić tym agencjom, gdzie ściągano z nas haracz. Takie czasy niestety. Ale gdzie grałeś wtedy za tą granicą? To grałem w Norwegii. Był to pierwszy mój wyjazd do cyrku. To była też taka styczność z muzykami, gdzie każdy z tych muzyków bardzo wartościowy, grający właśnie muzykę rozrywkową, zupełnie inne podziały, zupełnie podejście do tego wszystkiego było bardzo, bardzo profesjonalne i przyznam szczerze, że 3/4 chyba muzyków wyjeżdżających to byli tak profesjonalni ludzie na tak wysokim poziomie, że dlatego byliśmy niesamowitą konkurencją dla muzyków w Europie, grających właśnie w cyrkach, rewiach, czy jakichś innych właśnie formacjach, czy no tak ten czas sprawił właśnie trudny, że można było zarabiając powiedzmy te 1500-1200 dolarów nieźle z tego żyć, że tak powiem. Ale żyłeś, rozumiem, za tą granicą po prostu? Nie, nie, nie. To wyjeżdżaliśmy na kontrakty półroczne, 5, 6, 7 miesięczne max. I wtedy za 100 dolarów miesięcznie można było w Polsce spokojnie sobie żyć. Tak to było. Czyli były cyrki, a jeszcze jakieś podróże? Tak, jeszcze były małe statki.
Też niesamowita właśnie przygoda, gdzie strasznie się przydało czytanie Avista. Polecam każdemu. Czytanie nut Avista jest na tyle świetne, że nie znając utworu, rozkładamy nuty i mając czas dosłownie 10-15 minut przed graniem, słyszymy harmonię, sprawdzamy, gdzie są jakieś trudne podziały, szczególnie dla trębaczy, saksofonistów, puzonistów. I żeby się po prostu z tym mieścić, wystarczyło raz przegrać i utwór praktycznie się znał na pamięć. Jaka była publiczność na tych stawkach? To byli ludzie bardziej tacy majętni ludzie. Nie chcę mówić z wyższej półki, raczej zamożniejsi, starsi, starsze osoby. I grając właśnie do Kotleta, czy jakieś standardy, czy później w formacjach większych, tak jak Big Band, dużo człowiek się nauczył, ale przygoda niesamowita. Ile lat trwała ta przygoda za granicą? Bardzo długo, właściwie od 25-4 roku życia nieustannie do 30 lat, można powiedzieć. 30 lat. Dobrze mówię? 30 lat? 25 lat. Przesadziłem. 25 lat. Ale miałeś wtedy już rodzinę? Czyli... Rodzinę założyłem dokładnie 20 lat temu. Także mając rodzinę, grałem na zachodzie i będąc w Polsce raptem 3 miesiące w roku. Bardzo trudny okres dla nas wszystkich, dla mojej żony, dla naszych dzieci, bo jednak żona poświęciła się całkowicie rodzinie. Było to tak, że niełatwy czas dla nas obojga. Niestety byłem w takiej sytuacji, że niesamowicie trudno było dla mnie tutaj o pracę w kraju. Pewnie bym coś znalazł. A to była wina muzycznego wykształcenia takiego też niepełnego? Czy... Nie, absolutnie nie. Myślę, że zjeżdżając do kraju i gdziekolwiek łapiąc się, czy w teatrze, czy w operze, czy gdziekolwiek w jakiejś formacji, wiązało się to też z wyjazdami. No a pieniążki były, powiedzmy, no, głodowe. Pensje były głodowe i nie sposób było wyżywić rodzinę. Ale tak jak pierwszy syn się urodził, później po roku drugi syn się urodził. Nie chcę mówić, że było trudno, czy było łatwo. W każdym razie na pewno łatwiej było zarabiając gdzieś tutaj w Europie niż u nas w kraju i utrzymać rodzinę. Czyli te względy finansowe głównie ważyły o tym, głównie tak. Dzisiaj, no też no wcześniej pewnie też tak było, że część ludzi wyjeżdża na zachód czy do innych krajów z powodu wolności, także tam jakby no nie ma się obowiązków jakby typowo. Oczywiście, oczywiście, że tak. Myślę, że obecne pokolenia ludzi naprawdę, ci, którzy chcą się kształcić i są już na wysokim poziomie, chcą wejść na jeszcze wyższy poziom, jadąc studiować właśnie do Danii, do Holandii, gdzie edukacja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Chociaż nie ujmując naszym uczelniom, Katowice, czy Poznań, czy Gdańsk właśnie. To chyba najwyższy wydział jazzowy. Tak, jest tam wydział jazzu i rozrywki, mamy fantastycznych fachowców, jednak oni też kształcili się za granicą i nie jest to tajemnicą, że najlepsi muzycy w Polsce też grali na statkach, jak Wojciech Karolak, czy naprawdę czołówka muzyków jazzowych też nie ukrywają tego. Takie czasy po prostu były i też za chlebem wyjeżdżali właśnie na różnego rodzaju kruzy, cyrki, rewie. I kiedy ta przygoda za granicą się skończyła? Dokładnie 7 lat temu, w
2016 roku postanowiliśmy z żoną, że chyba najwyższy czas, urodziło nam się trzecie dziecko i naprawdę nie było to łatwa sytuacja dla mojej żony. Mieliśmy taką sytuację, że nasz syn został zauważony przez skautów Lecha Poznań na jakimś turnieju, bo to nasz piłkarz, i zaproponowano mu grę w Lechu Poznań. No i właściwie to też przesądziło o tym, że jednak Agnieszka sobie sama nie da z tym wszystkim rady. Trójka dzieci, inne obowiązki, praca, wiadomo. I postanowiliśmy, że zostanę w domu. I tak się zaczęła przygoda mojego syna z piłką, tak, z piłką nożną, a moja przygoda tutaj na krajowym rynku i totalnie zmiana branży. Bo nie poszedłeś jakby... Był to okrutnie trudny okres, myślę, że dla całej naszej rodziny, bo jakby przemianowanie 40-letniego doświadczenia i mojego życia w świecie artystycznym, muzycznym, niestety przebranżowiłem się całkowicie. Poszedłem pracować do prywatnej firmy, gdzie po pół roku też nie dawałem sobie tak rady z tym wszystkim. Było okrutnie trudno. Chodzi mi o typową strefę, taką sferę mentalną. Natomiast po pół roku jakby to wszystko zaczęło przybierać troszeczkę inną formę. Dzięki temu, że znam języki. Myślę, że to tak przeważyło, że właśnie zostałem w tej firmie, zostałem handlowcem i tak do dzisiaj jestem w tej firmie, gdzie mogłem sobie powolutku układać to wszystko, tę moją muzyczną pasję kontynuować właśnie w orkiestrze dętej, gdzie dwa lata temu Jarek Gerlich, były nasz dyrygent, zaproponował mi taką funkcję. Dyrygenta? Tak. I Jarek już wtedy stwierdził, że jego czas jakby minął, prowadząc chyba też inne orkiestry w Poznaniu. I wtedy właśnie zaproponował, że Robert, czy byś nie chciał przejąć funkcji dyrygenta, pierwszego dyrygenta w naszej orkiestrze dętej. No oczywiście lampka się zapaliła i sama myśl, że można jeszcze coś w moim życiu zdziałać w sferze muzycznej. Także nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem i mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, przede wszystkim dla muzyków grających w naszej orkiestrze, że mogę wnieść troszeczkę od innej strony, nie od stricte marszowej, bo przyznam szczerze, że był okres, gdzie ja zdaję sobie sprawę, orkiestra dęta, to człowiek ma takie wyobrażenie, że trzeba maszerować, grać marsze i nic więcej. Jeszcze musztra. Natomiast jeszcze musztra do tego i chciałbym to przekształcić jednak na nie stricte marsze, gdzie są naprawdę już tak oklepane, że nawet dzieci przychodzące do orkiestry, wydaje mi się, że nie chcą grać tych marszy, bo one są nudne, zbyt proste, chociaż fajnie jest znać właśnie, na prostych rzeczach się uczyć, ale można, jest wiele innych, repertuar jest tak niesamowicie bogaty, jeżeli chodzi o orkiestry dęte i nawet marszowe kwestie można grać zupełnie w inny sposób. Ale, powiem tak szczerze, amerykański sposób. O tym repertuarze, ten repertuar na przestrzeni lat się zmienia, bo dzisiaj orkiestry grają nawet przeboje, no te emitowane w radiu, nie wiem, tak. Coldplay, nawet ostatnio gdzieś słyszałem. Kiedyś grały bardziej klasyczne utwory orkiestrowe, tam mam, nie wiem, Jakuba Dehana na przykład, bardzo tak. Znany kompozytor, czy tam Nahiro Iwai,
czy do tego się wraca? Czy idzie się jednak w taką pop rozrywkę? Jakby są dwie strony medalu. My jesteśmy orkiestrą, gdzie jesteśmy finansowani z budżetu powiatu i gminy. Jak wiele orkiestr. Jak wiele orkiestr. Myślę, że byłoby bardzo ciężko utrzymać się samemu na tym rynku. Przede wszystkim trzeba by naprawdę się poświęcić i no i siedzieć tak naprawdę od rana do wieczora, poświęcając czas absolutnie tylko na orkiestrę, czyli organizowanie koncertów, żeby właśnie utrzymać orkiestrę, żeby nas było stać na jakieś mundury czy na instrumenty. Natomiast tutaj jesteśmy w takiej, powiem, komfortowej sytuacji, bo jesteśmy właśnie finansowani. Mam nasz budżet, jest z budżetu powiatu i gminy, z czego się bardzo cieszymy, gdzie naprawdę możemy przy tym wsparciu organizować nawet obozy, warsztaty muzyczne. Jedynym takim mankamentem chyba, gdzie orkiestra się boryka już od kilku lat, niestety nie mamy własnej siedziby. To temat też głośny. Tak, temat dosyć głośny. Obecnie znajdujemy się w technikum, w naszej zasadniczej szkole zawodowej, gdzie mamy do dyspozycji aulę. Fantastyczna sprawa. Mamy też malutkie pomieszczenie w piwnicach szkoły, ale nie narzekamy. Ogólnie wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Ale może przejdę do repertuaru, tak? Do repertuaru. Do repertuaru. O tych sprawach możemy kiedyś indziej sobie też szczerze porozmawiać na ten temat. Jaki jest mój punkt widzenia na to. Natomiast co do repertuaru, faktycznie dużo orkiestr chce być dobrze odbieranym, a mianowicie orkiestry, które grają tylko marsze, ludzie są tym znudzeni, młodzież absolutnie się nie garnie do tego, a poza tym mamy dostęp do internetu, dostęp do takiego rodzaju, różnego rodzaju muzyki, gdzie grając koncert w parku też widzimy. Jednak to się nie spotyka z takim odbiorem, jak my, artyści, chcielibyśmy, żeby było odbierane. I dlatego stąd pewnie utwory popularne. Stąd ten taki, wydaje mi się, narastający trend w Polsce, żeby grać właśnie rzeczy, które są znane, fajnie, podoba mi się i żeby właśnie w tą stronę iść. Ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Natomiast jestem wielkim fanem muzyki klasycznej. Niestety nie dysponujemy takimi instrumentami, czyli orkiestra dęta nie posiada kwintetu, nie posiada instrumentów smyczkowych i staramy się to zastępować sekcją klarnetów i innych instrumentów. Nie mamy fagotów, nie mamy oboju, nie mamy waltorni, gdzie bardzo by się nam przydały. I to wszystko, waltornie, jeżeli były na koncercie, to dzięki tylko naszym znajomym z pobliskich orkiestr lub prywatnie gdzieś to gra, to dosłownie można powiedzieć jakby na wypożyczeniu. Bardzo chcieli z nami zagrać i fajny odzew, naprawdę fantastyczne. Brzmienie się tak zmienia, mając waltornię. I można repertuar bardzo mocno wzbogacić, czy nawet można już grać muzykę filmową. Fantastyczny odbiór. A propos tej Obry, to jestem wielkim fanem.
mając jeszcze do dyspozycji wokalistów, jak Jarek Świszcz, czy inni, którzy z nami śpiewali, Agatka. Tak, Agata Frąckowiak. Mam nadzieję, że w tym roku, czy na koniec, właśnie następny koncert, że pozyskamy jeszcze tutaj, nie chcę już zdradzać tajemnic, ale być może Jacek Otarski z nami zaśpiewa. Będziemy się starać z roku na rok, żeby repertuar się zmieniał i żeby nic nie zostało powtórzone. Pewnie malutkie rzeczy trzeba będzie zrobić tak samo. Chcemy pozyskać chór dziecięcy, gdzie znowu można poszerzyć ten repertuar. Dlatego nie szedłbym totalnie w jakiś smutny pop, tylko właśnie coś w rodzaju muzyki filmowej, czy wręcz klasycznej, śpiewanej w taki sposób, jak to jest wykonywane, czy w operach, czy w popularnych koncertach typu André Rieu. Ostatnio chyba na Narodowym Stadionie też się odbył. Muzyka filmowa bardzo jest dzisiaj na czasie. Wydaje mi się, że jest bardzo. Za sprawą też, nie wiem, Hansa Zimmera, który koncertuje. O, oczywiście, do, oczywiście. Tych koncertów w Poznaniu, które to są dysplomowane. Natomiast odchodząc trochę od wątku orkiestry i repertuaru, chciałbym wrócić do tego wątku twojego mentalnego przestawienia się na pracę zawodową. Wspomnieliśmy o tym, o tej kwestii. Czy to był ten moment, kiedy ty po tylu latach grania doszedłeś do wniosku, że kurczę, no fajnie wszystko, ale nie da się z tego funkcjonować, to jednak nie jest taki styl? I co jakby ciebie utrzymało na powierzchni tej muzyki, tych nut? Że w tym zostałeś i dalej kontynuujesz. Tak, bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny, że mogę prowadzić tak fantastyczną orkiestrę. Mimo oczywiście naszych problemów, czyli ludzie, którzy grają w naszej orkiestrze są, to już są z reguły ludzie dorośli. Nie jest to tak, jak kiedyś była ta orkiestra chłopięca. Są to ludzie dorośli i jestem bardzo z nich dumny, że dojeżdżają z Poznania i z okolicznych tutaj miejscowości. Nie jest łatwo utrzymać frekwencję, ale jakoś dajemy radę i będziemy robić wszystko, żeby to utrzymać. Ale tylko powiedziałem to właśnie w nawiązaniu do tego, dlaczego mnie to tak urzekło. Z jednej strony wydaje mi się, że człowiek nie może się totalnie odciąć od tego, co przeżył przez 40 lat i zawsze gdzieś tam muzyka w sercu gra. I nie wyobrażam sobie właśnie totalnie zerwać z tym wszystkim. Nie wyobrażam sobie. Mentalnie było to okrutnie dla mnie trudne, gdzie snując plany, gdzie oczywiście postanowiłem sobie, że przyjadę do Polski, wrócę do Polski, będę musiał podjąć jakąś pracę. Totalny spontan wyszedł tam, gdzie obecnie pracuję. Ale myślałem o tym, że najpierw kupić troszeczkę sprzętu, grać jakby własne rzeczy, smooth jazzowe rzeczy. No niestety zderzyłem się z tak wielką ścianą, gdzie doba powinna trwać 48 godzin. Wtedy myślę, że znalazłbym czas na to, żeby poświęcić jednej pracy, pogodzić jeszcze jakby wyjazdy naszego syna z tym, że cztery jednostki treningowe i w tygodniu człowiek robił jakby 1200-1500 kilometrów tygodniowo. Tam i z powrotem do Poznania, gdzie chłopak też miał niesamowite życie, nauka w samochodzie, obiady w samochodzie, posiłki i tak dalej. Także myślę, że bardzo trudny okres, nikomu nie polecam całkowicie się przebranżowić o 180 stopni, zmienić swoje życie, nie polecam nikomu. Natomiast wracając do tej strefy mentalnej, chciałem sobie to układać w ten sposób, wracając, plany były niesamowite, wracając do Polski, kupuję sprzęt, będę pisał swoje rzeczy, formacje, załapię się tam, na pewno dam radę. No i właśnie ta ściana, gdzie rodzina jednak jest na pierwszym miejscu,
No i czas. Bez czasu myślę, że nie, absolutnie nie zarzuciłem ćwiczenia, nie powiesiłem trąbki na kołek. Starałem się ćwiczyć gdzie tylko to możliwe, nawet jeżdżąc do Poznania, brałem ze sobą ustnik, siadałem w samochodzie, gdzieś tam godzinkę, półtorej. Ale dzięki tutaj właśnie uprzejmości mojego obecnego prezesa dostawałem urlop 3-4-tygodniowy na koniec roku i grałem w formacjach tutaj europejskich, gdzie... Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy, Łukaszu, pozdrawiam. Gdzie dał mi sposobność tego, że można było sobie po prostu dorobić. Także brałem 3-4-tygodniowy urlop i mogłem wyjechać na tak zwane grania świąteczno-noworoczne, gdzie po wykonaniu kilku telefonów tworzymy formację 8-10-osobową i jedziemy na typowy zarobek świąteczno-noworoczny, gdzie naprawdę można było niezłe pieniążki z tego wyciągnąć i jest, był to niesamowity zastrzyk na cały rok, tak szczerze mówiąc. I później, jak już człowiek zaczynał powolutku sobie układać, tutaj orkiestra, tu może jakiś zespół, tam gdzieś znowu coś, jakaś formacja w Zwolnszczyniu. I taką właśnie pocztą pantoflową człowiek sobie układał te puzzle jeden do drugiego i myślę, że teraz jest to tak w miarę fajnie poukładane, że mam czas na orkiestrę, mam czas przede wszystkim na rodzinę, mam czas przede wszystkim na moją pracę i mogę też 3/4, jakby 1/3 mojego serduszka zostawić orkiestrze i muzyką grającym. Czyli kiedy to wszystko zatrybiło. Tak, dokładnie tak. I to właśnie takim asumptem do tego było to, że zaproponowano mi tą posadę właśnie pierwszego dyrygenta w orkiestrze naszej powiatowej, dętej. Na co dzień mówiłeś o tej muzyce klasycznej, rozumiem, że to i tym smooth jazzie. Jakbyś miał wymienić kilka zespołów, kilka artystów, którzy stanowią dla Ciebie inspirację. Największą inspiracją dla mnie zawsze był Wynton Marsalis. Człowiek po prostu kosmos nie do doścignięcia chyba przez obecnie żadnego muzyka, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Takie ulubione formacje jazzowe, no jest tego tak mnóstwo, że aż byłoby mi wstyd, gdybym kogoś pominął. Wszystkich nie wymienisz. Nie da rady, właśnie nie da rady. A z tego względu, że wywiad jest spontaniczny i tak dalej i myślę, że szkoda byłoby, żebym wymieniał i kogoś pominął, bo jest tak wielu artystów i nawet w Polsce grających, przede wszystkim nasza czołówka jazzowa, którzy łączą klasykę jak nasz fantastyczny pianista Leszek Możdżer, gdzie łączy Chopina, przekształcając w muzykę jazzową. To jest coś niesamowitego, to też kosmos. Ale właśnie, mamy dla Państwa niespodziankę, jeżeli chodzi o koncert noworoczny. Przygotowujemy się już od 3 tygodni właśnie z muzyką klasyczną. Mogę tu zdradzić troszeczkę, będziemy grali Griega. Poranek w Grocie Króla Gór. Są to rzeczy niesamowite. Orkiestra na to wszystko patrzy z takim entuzjazmem, przychodzą na teraz na próby i wszyscy są głodni takiego grania teraz. Także cieszę się, że jest to bardzo znane. To będzie pasować, rozumiem, jeżeli Obrze będzie, no to tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I właśnie pod tym kątem chcieliśmy właśnie wprowadzić ten wątek muzyki klasycznej, gdzieś właśnie przemycać, żeby ludzie nie odbierali orkiestr dętych w sposób jednoznaczny. O, idzie orkiestra, coś tam zagra na trąbce, gdzieś tam jakiś werbelek i nie chciałbym, żeby tak nas kojarzono. Chciałbym jednak, natomiast są rzeczy jak dożynki, są rzeczy oczywiście, gdzie orkiestra musi brzmieć jak orkiestra, czyli troszeczkę wojskowości jakby w tym wszystkim. Oczywiście gramy tutaj w powiecie i nasze imprezy kulturalne, czyli
Teraz będzie 11 koncert muzyki patriotycznej, gdzie też zapraszam Państwa. Tak, 11 listopada, a koncert będzie 18. Myślę, że to są takie jakby klasyczne rzeczy od lat, które orkiestra wykonuje. Tak. I to się nie zmienia gdzieś. Dokładnie tak. I nawet fajnie, że właśnie takie rzeczy grają orkiestry dęte, bo repertuar, który gramy w same te pieśni patriotyczne brzmią już bardzo wojskowo i fajnie, że to wykonuje orkiestra dęta. Bardzo mi się to podoba. Ja wrócę jeszcze do tego pytania o tej inspiracji, bo próbuję nawigować tą rozmową, żeby wracać do ciebie, więc znowu wracam. Z kim miałeś okazję współpracować w trakcie wielu lat? Jakie nazwiska mógłbyś wymienić? O Boże. To świat artystyczny. Przyznaję się, że nie jestem tak już przygotowany, żebym kogoś teraz też mogę pominąć, ale jeżeli chodzi o takie gwiazdy. Za długa kariera. Myślę, że tak bardzo ciężko mi jest tak nagle sobie przypomnieć. Ja, żeby cię tak... Tutaj z polskiego rynku przyznam szczerze, że nie miałem okazji jakby, no, wiesz Łukaszu, wydaje mi się, że nie wiem co ludzie, pewnie ludzie rozumieją, że ktoś jest znany i tak dalej przez pryzmat telewizji, radia i tak dalej. Jest naprawdę wiele muzyków jazzowych grających i muzyków, wokalistów śpiewających gdzieś po chórkach, gdzie ludzie nawet nie znają twarzy, nazwisk, gdzieś tam może jakiś głos czy coś i ci muzycy nigdy jakby nie mają parcia na szkło. To, co się obecnie dzieje przez te komercje, szczególnie Voice of Poland czy X Factor, czy to właśnie, gdzie jest stricte wokal, 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 a reszta się dorobi. Właśnie nie. Właśnie cała reszta, cała muzyka polega na tym, że muzycy grający w różnych formacjach właśnie telewizyjnych, fajny job, fajny gig, naprawdę niesamowita sprawa. Jeżeli ich poziom spadnie, to poziom tych występujących, czyli tak zwanych liderów, frontmenów, no to też będzie bardzo, bardzo nieziutki. Także moim zdaniem ten background trzyma poziom i dlatego to jeżeli jesteśmy już w tym bagrędzie, już nie przedłużając tego wątku, podam tylko trzy nazwiska, które teraz mi się urodziły w głowie i się zapytam, czy się z nimi zgadzasz, jeżeli chodzi o postaci, które można rekomendować, że to są świetni artyści, jeżeli chodzi o instrumenty dęte. Jest Bob P. Tak. To pewnie kojarzysz. Oczywiście. Drugie zespół chyba muzyk sesyjny Stinga, chyba to tak się gdzieś tam zaczynało. Kiedyś tak. Polski rynek Stańko. Tak. Rekomendujesz. Oczywiście. I autor utworu bardzo orkiestrowego, czyli Dare of Sanchez. Tak, oczywiście. To wymienisz autora? Chuck? Boże kochany, Chuck Mangione, tak. Dobra, to tak coś, żebyśmy mogli powiedzieć. Mam nadzieję, że to wytniemy. Wytniemy. Żebyśmy mogli coś polecić. Widzę, że jeżeli chodzi o utwory typowo na instrument artystów typowo grających na trąbce. Mhm. Kluczowym, no, jednym z kluczowych pytań, no, powielającym się w tych rozmowach jest pytanie o to, pytałem, kto stanowi dla ciebie inspirację, trochę wybrnęliśmy, ale kogo poleciłbyś do następnego wywiadu? Jest to jakby, z naszego tutaj... Idziemy na razie w pierwszym sezonie, staramy się skupić na naszym regionie. Na naszym regionie. Kogo poleciłbym jako inspirację? Chyba jeszcze jestem za krótko w tym świadku, troszeczkę czasami zamknięty. Z pewnością jest tutaj wiele osób, które mogłyby inspirować naszą młodzież, czy nie tylko młodzież. Wybaczysz mi, Łukaszu, że... Pomogę ci. Spójrz na swoją orkiestrę. No mają orkiestrę. Jest tam kilka talentów wschodzących, które na pewno... Mam nadzieję, że dla niektórych muzyków grających w orkiestrze może nie to, że ja byłem inspiracją, ale taką dużą pomocą, szczególnie w dochodzeniu do jakiegoś poziomu. Wszystko zależnie od tego,
do jakiego poziomu chce ktoś dojść. I myślę, że ucząc właśnie, prowadząc szkółkę w orkiestrze dętej, oczywiście jest to jak w sporcie, że oczywiście każdy z tych dzieciaków ma talent, wszystko zależy, talent musi być poparty ciężką pracą i trzeba wydobyć z tych małych muzyków to, co widać, co słychać. Absolutnie nie nakłaniać. Myślę, że takie nakłanianie prowadzi donikąd, pod przymusem, musi, nie tracąc pasji swojej, myślę, że takie małe talenty będą się rozwijać właśnie w dobrą stronę. Natomiast oczywiście każdy z tych dzieciaków ma talent. Nie chciałbym kogoś ani tutaj wywyższać, ani gdzieś tam już lokować. Absolutnie nie. Myślę, że lepiej będzie, jak nie będę zdradzał ich jakby sercowej tożsamości, muzycznej tożsamości. Niech grają, niech się cieszą, niech się bawią. Czyli jako twórcy programu przyjmiemy na siebie ten obowiązek. Bardzo was proszę, bardzo was o to proszę. Tak. Robert, podsumowując, to jest dobry moment na tę rozmowę, no bo u ciebie się wszystko jakby połączyło. Mi się wydaje, że tak. Osiągniętą, czyli to jest też dowód na to, że nawet mimo tych trudności w tym artystycznym i trudnym życiu warto w tym artyzmie pozostać, bo... Jak najbardziej. Później słoneczne dni. Jak najbardziej, tak. Ta wytrwałość i dążenie do tego, co chce się osiągnąć, może malutkimi krokami na razie, tak jak mówię o naszej orkiestrze, ale myślę, że mam nadzieję, że nasza orkiestra będzie inspiracją dla obecnej młodzieży, że świat się nie kończy na pięknych ciuchach, super telefonie i fajnym samochodzie w wieku 18 lat, że młodzież będzie zauważać właśnie tą artystyczną stronę świata, gdzie jest przecudowna, gdzie tak samo emocje targają nami niesamowite, jak na meczu futbolowym, tak samo w orkiestrze. Myślę, że to jest wspaniałe. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za czas. Dziękuję ślicznie. Spontaniczny trochę wywiad. Tak. Przyznam szczerze, że nie przygotowany. Myślę, że... Cały czas w biegu i dlatego. Jak to artysta jeszcze z tak bujnym życiem i prywatnym i zawodowym, czyli łączeniem tych wszystkich ról, tym bardziej podziwiamy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję ślicznie. Naszym gościem był Robert Rzeźnik, dyrygent orkiestry w Olsztynie, trębacz, artysta i człowiek wszechstronny. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w tym kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Ja również dziękuję ślicznie. Było to dla mnie wielką przyjemnością. Dziękuję, Łukasz.